Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Made of Scare. Z tej strony Nina i kontynuujemy. No i się popsuło. Okej, świetnie. Rozwaliło mi się to. No, mogę zapisać grę. Fajnie. Wpis do pamiętnika Elizabeth. 24 października 1898 roku zaryzykowałam dzisiaj opuszczenie bezpiecznego miejsca na poddaszu. Odkrywam, że mój ojciec zaczął robić niewyobrażalne rzeczy, palić ludzkie twarze bez żadnego uzasadnienia. Pod deskami podłogowymi słyszę, jak wujek wędruje po korytarzach w poszukiwaniu mnie. Stał się bezmyślnym gigantem. Oboje pogrążyli się głębiej w szaleństwie, noszą swoje okropne rytualne maski. Przeraża mnie to. Niektórzy goście przybyli wcześniej na wielkie otwarcie. Próbowałam ich ostrzec, ale mój ojciec i wujek zmusili ich do tego szaleństwa. Ci biedni ludzie są teraz równie potworni jak moja rodzina. To zbyt okropne, by to opisać. Wiesz co? Zapiszemy sobie grę chyba. Okej, okay. I tu jest przejście też. No fajnie. O, główka. Jest coś nagrane, czy nic? It is done. I have managed to make phonograph copies of three of my father's four cylinders. Three parts of the siren song. The fourth, I've come to realize, is the very same tune as the musical locket that you always wore, Mother. The very one which I was so fascinated with as a child. Even as an infant, were you grooming me to take your place as my father now commands? Whatever the truth of your misdeeds, Mother, I want you to know that I've arranged for these fragments of the siren song to be dispatched to four composers. Your locket to go to my dearest Thomas. With his help and theirs, we shall come up with a means to counter the power of the song my father so desperately seeks to control. No dobra. A ja bym tam chciała tutaj wrócić. Kawałek tam, coś do obejrzenia jeszcze jest, czekaj. No bo tędy wpadłam. Boże, światło zgasło i dostałam zawału. Tak, nie da się nadajeć nagranie, szczególnie o tej porze. A, tu niczego nie ma. Myślałam, że tu jakieś przejście jest. Czyli musimy przejść przez save room. No, to spoko. No to save i... No to idziemy. O kurde. No, komuś coś odpadło. To została chętnie. Są cele, tak? Tak, ludzie trzymali tu i... Fajny hotel! Gdzieś to zyskałam. Grali muzykę i fajnie. Ja bym się tu ganiać prawdopodobnie między tymi, ale... A ja nie mam nic do obrony. Dobra, czym jesteś? Telefon. Ze światów, kurde. Słyszałam telefon, czy nie? List. Mitologia. W mitologii greckiej Syrena jest stworzeniem półptakiem, półkobietą, która czarującą pieśnią wabi żeglarzy na zagładę. Syreny te nie są takie same jak syreny typu kobieta z rybim ogonem. Były mylone jako takie same przez wieki. Uważa się, że w czasach średniowiecza syreny przestały być przedstawiane jako stworzenia przypominające ptaki na rzecz tych podobnych do ryb z powodu niejasnych interpretacji pisarzy i artystów. Doprowadziło to na przestrzeni wieków do prawdziwej ewolucji wizualnego obrazu syreny, która jest szeroko przedstawiana jako syrenka z rybim ogonem, czego nie ma w greckiej legendzie. Syreny zostały po raz pierwszy opisane w Odysei Homera w VIII wieku przed naszą erą. Późniejsi pisarze przedstawiali je jako stworzenia mające głowy pięknych kobiet, skrzydła i ciała ptaków. Oddajcie, naprawcie mi moje cudeńko do powstrzymywania was.
To było takie fajne. A poczekaj, to jest ten basement. Pewnie. Tam, gdzie jest ten ostatni fonograf. Ja mam zdjęcie, tylko prawdopodobnie i tak tam zajdę. To ktoś bardzo chyba nie chciał. O, coś się ubiłam. Poczekaj, czy ja się zawracam? Czy to już było pootwierane teraz? Ja się zawracam. Tam miałam iść. No ja słyszę ten tu. No jest fonograf. Ostatni. Zaraz. Co to za ksywę? Mogę to zasunąć? No nie mogę. Nie rozczytam tego. Beautiful. Nie, beautiful. Dobra. Zobaczmy, co. Nie wiem, czy tu jest sens zaglądać gdziekolwiek. Czy mam to chapnąć po prostu i spierniczać? Bo tu chyba nie ma więcej karteczek. Dobra. No tu posadzą, zobaczysz. Koniec, śpiewał. Jaki jest następny cel? Mogli mi to zrobić. A ja mam klucz tam na dole, w sumie tu. Tędy wyjdę. Tu przejdę i tu. Chyba. Znać podstawę arkusza utworów. Jak? Uciekaj z hotelu? Nagle uciekaj z hotelu. Teraz to uciekaj. Świetnie. Czy to będą normalni? W sensie ci, co normalnie chodzą i nie tupią. Całe moje wymogi to są. Świetnie. Bardzo fajnie. Podobało mi się to. Gdzie ja to zwłażę? Nie tu chciałam przejść. Aha. Nie tam, tylko że on tam łazi. Gdzie on polecał? Tam chcę. Spokojnie. Okej. Co mi to dało? To jest tylko... Otworzyło mi chyba przejście do... tu. I żebym poszła tu i... I tu. Nie mam pojęcia, co mi się miało dać. Aha, to mi miało dać. Notatki do planu Izaaka. Projekty Wielkiego Harmonium. Podzielenie go na 4 sprawiło, że eksperymentowanie jest bezpieczniejsze, ponieważ pełne efekty utworu mogą zostać zachowane tylko wtedy, gdy wszystkie są odtwarzane po kolei. Ale jak złagodzić i kontrolować ten efekt, gdy są one połączone? Jak melodia wyśnie, prawie ją mam. Mechanizm czterocylindrowy. Cerber, ogar z Hadesu, meduza, syrena, bohater, szpilki, złącza, cylindra muzycznego. Czy będę musiała coś... zmontować, tak? Świetnie, ja bym chciała... Nie chcę tu grać. Teraz mi tu przylezą, a ja naprawdę nie potrzebuję. Ale tego to było zamknięte. A widzisz, tu... Tu. Którędy najprościej? Tu jest telefon. Ja muszę... Zaraz. Ja muszę do windy. Ale gdzie jeszcze mogą być arkusze pozostałe? Aha, wiem, na pierwszym piętrze tam jest nieotwarte pomieszczenie, to. Czyli do windy. Najprościej, tu się nie da przejść. Czyli tu i tu. Czyli muszę zrobić kółko. Muszę zrobić cholerne kółko. I to najlepiej tak, żeby nikt tego nie zauważył. I się z nikim tu nie spotkać. Fajnie, nie? Poczekaj, może to jest wykonalne.
Nie. On mnie nie zauważył. Ja zawsze słyszę, gdzieś mi dzwoni jakby ten. Jakby telefon, ale może mi się wydaje po prostu. Mam schizę tu i tu. Ja bym bardziej chciała do zapisu gry. Ja się tu pcham bez zapisu. A, tu jest zapis gry przecież. Na końcu, nie? No to najpierw zapis gry. Bardzo dobrze. I teraz już możemy działać dalej. I teraz tu i do windy, nie? Tylko, że ta winda prowadzi... Korzyna prowadzi tylko do... Ona nie prowadzi donikąd. Nienawidzę cię, gro. Kurde. Może jednak... Nie wierzę. To którędy ja mam iść? Odcięli mi windę, ale jak, w jakiej, którędy mogę, gdzie mogę jeszcze? Tędy jakoś wrócić? Tu? No bo tu mogę iść tu, tu wrócić się tak jak tu, tu mogę przejść, tu już nie mogę. Mogę przejść się tam, gdzie byłam, czyli tu ten telefon, że faktycznie ja słyszę telefon, trzeba go odebrać. I tu potem tu i tym, tym, ale i wtedy tu już nie. Ale mogę tu... Tu i tu się przeczołgać, potem tu, potem jest tu i wyjść po prostu. Bo tak. Kurde, naprawdę! A ja jestem bez broni, bez niczego i... Ja się myśli. No to mi podpadli się teraz. Człowiek by chciał już skończyć. W sensie nie tyle skończyć, co przynajmniej... Nie umrzeć pod koniec. Czekaj. Tu wejdę, tu przejdę. Czy się nie nadzieć? Aha, który tworzy ze drzwi. Tu chyba, nie? Wyjdzie? Poczekaj, nie hałasuj. No nie, no muszę tu. No bo poczekaj, to prowadziło tylko tu. Chyba, że tu mogę prze... Nie, tu. Kurde. Dobrze szłam. Nie tędy, tędy. Tutaj i muszę się dostać do tego telefonu. Może on faktycznie dzwoni. I potem tu sobie przejdę tu i tym. Świetnie. Kurde, naprawdę. Dobra, poczekaj. Silna stresuje. Kurde, ja go słyszę i nie wiem skąd go słyszę. Idziemy tu? Czekaj, niepotrzebnie. Tu. No nie wierzę. Nie jest telefon. O, tam sobie poszedł. Taki miałam fajny sprzęt, czyli co? Głuchy telefon. Tu się rozbiło to coś. No to tędy i tu idziemy dalej, nie? Tutaj, żeby mi się nie rozkasło mi się. A to on nie słyszy, nie? Z tej odległości. Puszczę sobie. Ale już byś poszedł. No i zrób coś z sobą. Napij się. Wina albo oj.
naprawdę? Kurwa. Nie wierzę. Pierniczę. Aaa, tam na pewno jest przejście? Tu? No nie, tu będzie... Straszliwie smutno. Tak jest. To dobrze, idę, bo robi się tłoczno. Dobra. To jest taki mój plan, ale nie wiem, czy ja dobrze kombinuję. Dobra, poczekaj. Tu jestem, to muszę wyleźć i tam potem skręcić. Kurde, naprawdę. Nie ma mnie. Kurde. Naprawdę. Teraz muszę iść tu do końca, tu i tu, tu, tu i tu, i tu i tymi schodami. Ja nie widzę innej drogi po prostu. No, aha, dobrze, myślałam, że on idzie. Nie, będę musiała go jakoś wyminąć. On się tu zaraz cofnie. No kurde, naprawdę. Myślałam, że go wyminę z boku. Dobra, jest dobrze. I teraz skręcamy w prawo, prosto i w prawo. Czekaj, żeby nas coś nie ściągnęło, bo ja tak coś czuję, że... Aha! Dobry straszak. Ale ja chcę już stąd wyjść. Moi, przepraszam. Zaczynaliśmy. Zapomniałam się, kurde. Z wrażenia, że taki hektar jeszcze przed nami. Dobra, spokojnie. Dobra. Jak to nie będzie, to nie mówić, się świeci jedna lampka. O kurde. No jak to tak? No przecież prawie doszłam. Aha. No, teraz mam przypalą twarz. Ja też będziemy spaloną twarz. Nie pokazuj mi swojej twarzy, ja nie chcę. Nie. Nie pij tego. Dobra, to chyba trzeba coś zrobić. Nie wiem, jak to zrobimy. Ej, pies, nie! Zabiją ją! Zabiją ją! Wiedziałam, że tak będzie. Szybkaj, czemu nie uciekła? Za tułką pieska. Co mam zrobić? Co wy tak mnie wkurzyliście? Oddal się od rytuału. Jak mam się oddalić? Gdzie jest piesek? No co, tak się oddalić? Mam w ten sposób zwiać i pozwolić... Dobra, zapis gry. Pomszczę cię, piesku.
Bo za bardzo nie mam gdzie się przemieszczać. Kurde. Świetnie. Oj, to nie uda się chyba przejść tej gry bez zgonu, bo jeszcze nie zginęłam tutaj, ale wydaje mi się, że raczej się nie uda. Kurde, naprawdę. A mam was w nosie, wiecie? Okej. Ja bym jak koszmary chyba tak trochę. No ej, no leje mnie! Myślałam, że się schowałam, a tu od nieba... Nie ten przycisk, demoniu, ten! No! Ten z tyłu stoi. Myślałam, że uciekłam. Prawie. Mamy jakieś do leczenia? Coś absolutnie nic. W sumie to mi się coraz mniej podoba ta gra. Ale mógłbyś... Pieska pobili. Będę to przeżywać teraz. Mam nadzieję, że ten pies przeżył, że uciekł. Chociaż tak po skomleniu to raczej nie. Wszelak by to... Jaki jest cel? Znajdź pozostałe arkusze utworu. Ucieknij z hotelu. Czy mam uciec, czy znaleźć pozostałe? Muszę coś kliknąć najpierw, żeby to musieć... Ale ja nie mam pozostałych? Jak nie mam pozostałych, to co się wtedy wydarzy? Ja nic nie wiem, gdzie ja jestem w ogóle. Na parterze. Tu jest jakaś zagadka. Tu jest klucz, którego nie mam. W sensie nie mam do tego miejsca. Ale tu się dostałam. Tu, gdzie nie dało się dostać. O, zapis gry. No to posłuchajmy, co pani miała do powiedzenia jeszcze. I fear that it is impossible. That it cannot be done. At least not in time. I sit here. Sit at these keys day after day, night after night, trying to compose some form of counterpoint, some form of countersong to the honeyed lament of that creature. And for what? Am I foolish to hope that this might work? That I can stop my father? One misstep, one false note on my part would be catastrophic. What such a mistake might unlock could be far worse than the siren's enchantments. But what choice do I have? I cannot turn my back on others or allow him to succeed. Without some form of counter, all of us, and many more, will be lost. 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 No się pani zapętliła. Tu jest zadanie, tu jest zadanie, naprawdę. Pod koniec gry oni dają tyle zadań? Ja tutaj słabo to widzę. Nawet bardzo słabo. Co to było? Moment. Wpis do pamiętnika Elizabeth. 25 października 1897 roku. Myślałam, że ujrzenie ciała tej istoty nie będzie miało na mnie wpływu, a teraz obawiam się, że podążam tą samą ścieżką, co moja matka. Pieśń doprowadziła ją do szaleństwa. Czuję, że tracę kontrolę nad myślami i nie będę już kontrolować własnego umysłu. Moje nadzieje na powstrzymanie tego przerażającego przekleństwa spoczywają teraz na moim ukochanym Tomasie. Modlę się, aby był w stanie stworzyć to, o co go poprosiłam. Thomas, can you hear? You must stay still when father's not playing. Nie mogę się ruszyć. Kurde, kto mnie? Thomas, I told you, only move when he's playing. No przecież się nie ruszy... Aha, nie mogę nas patrzeć w inną stronę. Dobra! Poczekaj! Nie! Już kumam. Dobra,
Już kumam, nawet nie mogę głową ruszyć, w sensie obejrzeć się. Myślałam, że mam się tylko nie ruszać. A tak byłoby pięknie, nie? Kiedy to tu się nie gra, to nie możemy się ruszać. Figury, zmieńcie się, kurde. Teraz mogę? Super. Okej, teraz nie, spoko, nie ma problemu. Muszę myszkę podnosić, żeby nie dotknąć przypadkiem. Rozbił coś. To nie, aha, bo ja muszę najpierw tam coś nacisnąć chyba, nie? Kurde. Stoi za mną, jak we mnie wlezie, to mnie zabije. No graj! Tu nie? Zobacz, coś zapaliła się. Dobra, wypuść mnie! O kurde, ale poszłam, doszłam, zaszłam. Dalej grać? Aha. Tu mnie te dymy duszą? Spokojnie. Teraz... Andrzej, nie muszę. Myszka do góry. Jezu, teraz to, znów. I teraz... No, biegnij! Przez te dymy! Kurde. Ile tu masz tam życia? No to nie za dużo. Figury, no graj! Teraz znowu tu. I o tam, nie histeryzuj. Czy cztery jest? Bo nie widzę stąd, a nie mogę się ruszyć. Jeszcze jedno. Kurde! A on dalej tego nie zna? Czy źle poszłam? Z tej strony mogłam, byłoby bliżej chyba, nie? Trudno. Wytrzymasz. Kurde, będziesz tu stał? No graj. Cio, nieważne. Rozejdziesz to. Jest. Coś otworzyłam, ale nie mogę. Bo zginę. Może zapisać? Ja polecę zapiszę. No? Ja polecę zapiszę, nie będę się potem piórkać z wami. Nie. Puść. Aha. Nie mogę sobie zapisać. Co mam tu włożyć? To? Chyba kolejny. Strzeniam kolejność. Thomas, my love, come to me. I'm waiting for you by the Grand Harmonium. Nie, jakoś ci nie wierzę. Ja bym chciała zapisać jednak. Chociaż może to nie jest dobry pomysł zapisać, bo może. Ale mogę. Dobra, może to jest jednak liniówka, może to nie ma wyboru. A tu? Ja bym tu chciała strasznie. Dlaczego nie?
Aha. Okej. Okay. Tak. Kot się do mnie dosiadł i będzie marudził. Jak to kot? Okej. Nie ma tu czegoś? Tu trzeba zasłonić sobie pysia. Tu ktoś wyszedł. Był. Dobra. No ale to jest to, co oglądaliśmy. Ktoś wyłączył, bo trzeba oszczędzać to. O, karteluszka. Strona z dziennika Izaaka. 22 października 1897 roku. Wszystko jest gotowe na dzisiejszą próbę. Cylindry i wielkie harmonium są przygotowane i gotowe do eksperymentu. Uczyniłem obowiązkowym, aby wszyscy pracownicy zebrali się w wielkiej sali. Trudno jest znaleźć tyle osób do badania na taką skalę. Z pewnością cylindry powinny wywołać pożądany efekt u badanych. Mój brat Abraham zapewnia mnie, że moja córka Elizabeth uczy się pieśni i wykona ją tak samo jak jej matka przed nią. Przepraszam za głos w tle, ale mój kot się domaga kiziania co chwilę i niestety czasem trzeba go dotknąć, bo inaczej jest afera. Dobra, tutaj, tu tędy wejdę chyba. Poczekaj, tu jest jakaś Co ty? Co to był za dźwięk? Ale poczekaj, tu się coś piszczy. Moment. Ja tu coś widziałam, ale może mi się wydawało. Aha. Nie wiem, czemu to włączyłam. To go zwabi, prawda? A ja nie mam niczego, żeby się bronić. Kurde, widziałam. Oto? Jaki skubany szybki, co będzie mnie tak ganiał? Cały ten w nos. O, patrz, jaki wredny. Stop, pauza. Gdzie ja zawędrowałam? A. To sobie... To. Tu jest przejście. Tu muszę iść. Ja tak uważam. O kurde, naprawdę muszę iść, bardzo muszę. Kurde, naprawdę. Oni mnie teraz zaczęli widzieć. Nie można. Nie wolno. Zajęte. To ja sobie tu pójdę. A czemu to jest nieotwieralne? To być otwieralne pewnie na samym końcu. W sensie w grand finale. Jak, nie wiem, będę musiała uciekać, a wszystko będzie płonęło, albo nie wiem, co się będzie działo. No idź se, kurczę, człowieku, tam stamtąd. Czyli tu chyba przetędy przeleciałam, otworzyłam z którejś strony, nie wiem. Nie jest zamknięte w każdym razie. Tu jest przejście, tu można wszędzie się w sumie dostać. I tu i tu jest wyjście, ale to jest wyjście główne. Ale gdzieś tu jest coś. Tędy nie przejdę, muszę... Kurde, się wkopałam. Muszę wyjść tędy, przebiec tu i... Tu? Jak? Poczekaj. Jak się tutaj dostać? Tędy. Tu jest zawalone. Tu i ewentualnie tu, ale tu jest winda. Jak mam się tutaj do tego punktu dostać? Naprawdę. No przecież ja w życiu go tam nie ominę, no. Dajcie coś do obrony. Ktoś tu płacze. To chyba ja będę.
I co on będzie tak tutaj stał? Także brakuje czegoś takiego mi jak odciąganie uwagi, w sensie rzucić coś, gdzieś hałas zrobić. Mogłoby być coś takiego, tak mi się wydaje. Chociaż w sumie to mam. Wydaje, że ja go mogę przeprowadzić gdzieś. I to o to w tym wszystkim chodzi, tylko to musi być stopniowe przeprowadzenie. Prawda? Nie wiem, gdzie on polazł, ale ja muszę iść tu i tu i tu. Mi się wydaje, że on raczej tu poszedł. Nie? No ale tego się nie da naprawdę. Da się. Dobra, to zmienia postać rzeczy trochę. Tu się dostaniemy od razu do telefonu. Dobra, a poczekaj, a bym poszedł tutaj zobaczyć, co tu jest w lewo. Chyba, że mnie coś zabije, to w lewo będzie... Nie, poczekaj. Poszłam w prawo, zamiast w lewo. Dobra. To się w lewo na mapie było, w prawo jest dla mnie. Aha, już wiem czemu. A tu nie można otworzyć. Nie, misiu, szkoda, szkoda. Tak, szkoda. Misia, daj mi skończyć, to jest ostatni odcinek. Chyba. Taką mam nadzieję. No dobra, bym tam szła naokoło, prawdopodobnie nigdzie bym nie doszła. Możliwe, że... Jeszcze raz, tutaj też chciałam przekręcić. No i pusty zaułek. Jak to tak? Jakaś karteczka chociaż, cokolwiek powinno być. Nie? Tutaj do końca chciałam to zobaczyć. Chciałam to pozwiedzać po prostu. O kurde. A w czym ja tu idę, bo tu jest... Nic nie ma tu. Ja tu pełznę. Nie wiem po co. I tutaj jeszcze chciałam zajrzeć. Okej, okay, a tu? Tu można. I tu wychodzę... Aha, okej. Dobra, otworzyłam sobie. Aha, bo to z jednej strony się otwiera tylko, rozumiem, czy nie. Nie dlatego, że wszystkie, tylko... Aha. Ale to jest bez sensu, bo przez taką klatkę można przecież palce przycisnąć i można sobie otworzyć. Czyli otworzyłam sobie tutaj dojście do tego, tą drogą. I teraz tędy... Tak? Tak. Tędy do... Ale w sumie wiecie co? Ja sobie chyba pójdę, zapiszę. Bo tam potwierałam parę rzeczy. Jak ja stracę progres, to będzie mi smutno. Tu nie muszę kłócać, ale to nic. To jest raptem 20 sekund, a to jest kwestia progresu. Czego nie chciałabym tracić. I bucy mnie nie zaatakują, prawda? Jak taki Hitchcocka. Jak mam się z nią... Aha, bo ona mi kazała gdzieś dojść, nie, że telefonicznie. Już pamiętam. Nie, zrobiłam przerwę po prostu i znowu nie wiem, gdzie jestem. Tu muszę się dostać i prawdopodobnie... Tu się chciałam dostać. Mam ten klucz. To poczekaj, którędy tu najlepiej się dostać? Czy to się da otworzyć? To jest otwieralne? To jest otwarte? Można byłoby oznaczone być, które są otwarte. To byłoby fajne. No dobra, spróbujemy się tam... Tak, to jest otwarte, to jest... Czemu ich tu nie ma? Podejrzane, to jest otwarte, już pamiętam. Nie, jak to się zrobi przerwę, kurczę, w grze, to potem jeszcze takiej co? Musisz gdzieś pamiętać, gdzie kto chodził. I po co? I teraz tu będzie różowo, nie? Tu?
I prosto i do końca, ale to zazwyczaj nie wychodzi, bo zawsze ktoś tu łazi. Coś mi tu wyskoczy. Jest za cicho. To ty, Tomas? Nie, to nie ja. Poczekaj, Dina. Tomas musi sobie zapisać tę grę tutaj, w tym miejscu. Skoro tu dotarł, to już wykorzysta. Ale poczekaj, ziutka. Ja idę tu do końca. A tutaj... poczekaj. Nie, tu byłam, bo tu jest przejście do tego szkoły. Już pamiętam, dobra, wszystko. Nie podoba mi się ten dźwięk. I to do tego się chodziło. Okej, nie, teraz muszę przypomnieć wszystko. Aha, ja tam wezwałam do tej kaplicy wszystkich, a ja tam w sumie idę. Jestem bardzo inteligentny, posłuchajcie. Świetnie. No co ja to zrobiłam? Klucz korona. Nie, czekaj, co ja tu miałam? Co to jest właściwie? Czaszka. Ja tu nie mam czego użyć. Mogę użyć klucz korona. Faktycznie. Dobra. Świetnie. Okej. Gdzie ja wlazłam? Czemu ja tu wlazłam? Tego zacznijmy. Okej, świetnie. Tam jest winda jeszcze. No ty, świetnie. Jest tu coś jeszcze? Teraz tutaj. Jak mnie nie mam. Nie. Innej drogi nie ma. Ale tu nie. Poszłam. Dobra, poczekajcie chwilkę. Piwnica, ogrody, pierwsze piętro. Czy gdzieś jeszcze jest? Tu jest do otwarcia pokój. Na pierwszym piętrze. A ja jestem teraz na parterze, tak? Tak. Drugie piętro. To jest na drugim piętrze do otwarcia. Nie wiem, czy iść, czy łazić, ryzykując, że znowu coś, czy tutaj właśnie, zagadka jakaś, czy słuchać fabuły, wyjątkowo. Nie wiem, w którą stronę idziesz, czy na górę, czy na dół, bo drabina jest tak skonstruowana, że prowadzi w dwie strony. Tak więc to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.